Zdarzyło ci się kiedyś, że budżet reklamowy Allegro Ads ci się po prostu nie wydawał? Tak się zdarza, nie jesteś w tym sam i właśnie dzisiaj zajmiemy się tym, jakie to są przypadki, dlaczego tak się może dziać, no i oczywiście, co zrobić, żeby twoje reklamy zaczęły się wyświetlać i wykorzystywać budżet, który chcesz przeznaczyć na te reklamy. Okej, na początku zaznaczę, że mówimy o długoterminowym wydawaniu tego budżetu, no bo pamiętajmy, że Allegro Ads ma taki mechanizm, że w ciągu dnia, czy z dnia na dzień, ten budżet, który przeznaczysz dzienny, może się wahać o 30%, więc jeżeli zaznaczyłeś, że chcesz dziennie wydawać 100 zł na reklamę i jednego dnia zobaczyłeś, że jest 70, no to nie jest ten przypadek, bo tutaj po prostu to się wyrówna. W całym tygodniu, w cyklu 7-dniowym ostatecznie ten budżet będzie się równał w tym przypadku 700 zł. Czyli jednego dnia będzie 15% mniej, ale drugiego będzie 15% więcej. Więc to jest inny przypadek. Mówimy tutaj o sytuacji, w której po prostu wystawiasz dużo większy budżet, powiedzmy 50 zł na jednej grupie reklam czy na jednej kampanii i on przez cały czas ci się nie wydaje, czyli wydaje ci się po 10-15 zł z tych 50 lub masz ustawiony 400, a wydaje ci się 200 czy 300 zł. Więc takimi przypadkami będziemy się zajmować. No i pierwszy powód, taki najbardziej oczywisty, to sprawdź, czy masz wystarczająco wysokie CPC. Pamiętaj, że tutaj już nie ma automatu, nie mówimy tutaj o Ads Expressie, tylko o panelu Allegro Ads, w którym ty sam zajmujesz się reklamami, no i tam ustalasz maksymalne CPC, bo w reklamie, żeby wyświetlić każdą reklamę, stajesz do licytacji z innymi sprzedawcami. No i jeżeli po prostu ta maksymalna stawka CPC, którą chcesz, którą jesteś w stanie zapłacić i deklarujesz tam w panelu, będzie za niska, wszyscy cię przelicytują i nic nie kupisz. No wiadomo, być może będziesz w stanie kupić jakieś kliki, no ale tych tańszych, jeżeli będziesz miał niższe CPC, no to tych tańszych będzie po prostu mniej. Więc to jest taki najbardziej oczywisty przypadek, nie wydaje ci się budżet, po prostu zwiększ CPC. No i tutaj oczywiście nie odnoszę się do wyniku, do zwrotu z inwestycji, mówię tylko o samym wydawaniu budżetu. Sytuacja druga, czyli taka, w której w ogóle masz już ustawione CPC bardzo duże, masz ustawiony budżet, no i ten budżet w ogóle nie chce się wydawać. No i to będzie spowodowane tym i najczęściej spotykane na nowych kontach, że po prostu twoje oferty nie są wystarczająco dobre, żeby Allegro opłacało je się pokazywać. Co to znaczy? No, pamiętajmy, że Allegro będzie wyświetlać twoje reklamy w miejscu, gdzie może wyświetlić czyjeś też reklamy. No i ta licytacja między tobą a innymi, ona nie zależy jedynie od stawki, którą oferuje dany reklamodawca czy sprzedawca, tylko są też inne czynniki. Między innymi są to czynniki jakościowe, no bo Allegro po prostu bardziej się opłaca w miejscu pokazywać reklamę, która sprzeda, niż taką, która nie sprzeda, no bo ze sprzedaży po prostu ma prowizję. Więc to jest raz taki pragmatyczny czynnik Allegro, żeby zarabiać, no ale też chodzi o zadowolenie klientów i jakość. No bo jeżeli ktoś wchodzi na Allegro i wpisuje przedmiot, którego szuka i od razu na pierwszej pozycji zobaczy coś, co go zainteresuje, coś, co jest dla niego, no to klient będzie zadowolony, bo nie stracił całego dnia na przeszukiwanie Allegro, przed wpisał, zobaczył, mógł kupić, jest zadowolony. No i twoje oferty, jeżeli nie przyciągają, jeżeli ona się tam pojawi, ale no jest masa czynników, miniatura nie jest atrakcyjna, nie masz smarta, być może cena jest wysoko ponad konkurencję, co też nie zawsze, nie musi znaczyć, że nie sprzedasz, ale to też będzie obniżać tą konwersję. No więc te wszystkie czynniki, musisz o nie zadbać najpierw, żeby zachęcić klienta, bo im chętniej on kliknie w twoją ofertę, czyli powiedzmy twoja reklama, czy twoja oferta wyświetla się jako reklama 1000 razy, no i na te 1000 razy
trzy osoby kliknęły, no to dla Allegro to jest jasny sygnał, że to jest słaba oferta. Ale jak poprawisz sobie te wszystkie elementy, czyli miniaturę, tytuł, dodasz monety, załatwisz smarta, uda Ci się uzyskać super sprzedawcę, to wszystko, co tam widać, zachęca do kliknięcia. No i wtedy powiedzmy na 1000 osób, które zobaczyły ofertę, 400 kliknie, co już jest super konwersją. Ale przyjmijmy, że tak o nawet strzelmy. 400. No i dla Allegro to jest wtedy sygnał, że to jest super oferta. Ludzie są nią zainteresowani, więc on powinien ją tam wyświetlać. Nie mówię tutaj jeszcze o sprzedaży, mówię o samych kliknięciach. No bo też Allegro rozlicza się z tobą od kliknięcia. Więc pomijając prowizję, jeżeli on będzie wyświetlał reklamę, w którą nikt nie klika, to nic na tym nie zarobi. Jeżeli wyświetli reklamę, która się klika lepiej, nawet jak nie sprzedaje, no to przynajmniej zarobi na tych reklamach. Więc CTR, współczynnik klikalności, jest tym, co wpływa między innymi na cenę kliknięcia w Allegro Ads. Więc jeżeli będziesz miał te wszystkie rzeczy usprawnione, po pierwsze twoje kliknięcie będą tańsze, reklama będzie trochę tańsza, no po drugie, albo przede wszystkim, będziesz w stanie zebrać więcej kliknięć, twoja reklama będzie się wyświetlać więcej razy, no i po prostu sprowadzisz więcej użytkowników na swoją ofertę, dając sobie tym samym szansę na zakup. I ostatnia, trzecia sytuacja, którą chciałem teraz poruszyć. Jeżeli jesteś doświadczonym sprzedawcą, nawet odejdźmy od doświadczenia. Jeżeli po prostu dużo sprzedajesz, osiągasz bardzo dobre zwroty z inwestycji na reklamy w Allegro Ads, to możesz dojść do sytuacji, że masz ustawione bardzo wysokie CPC, powiedzmy CPC złoty 50, do tego masz ustawiony budżet 200 zł na jedną grupę reklam i te kliki kupują Ci się po powiedzmy 80-90 groszy. Już nawet nie masz sensu podnosić CPC, no bo on i tak nie kupuje drożej. Wszystkie kupuje po 90 groszy i nie wydaje całego budżetu. No i dlaczego? No i co w takiej sytuacji? To wcale też nie jest takie rzadkie, zdarza się często. No i to się bierze z tego, że tak naprawdę ilość klientów jest ograniczona. Cały tort, jakim dzielą się wszyscy sprzedawcy, jest ograniczony na Allegro. No i Allegro nie może pozwolić, żeby wszystkie kliknięcia trafiły do jednego sprzedawcy, no bo wtedy wszyscy inni przestaliby się reklamować, no i po prostu rynek by się popsuł. Więc w ich interesie jest też zbalansowanie tego w pewien sposób, utrzymanie jakiejś konkurencji między sprzedawcami. Więc żeby tutaj jeszcze trochę ugrać, no to możesz kombinować w ten sposób, żeby na przykład duplikować oferty i wyświetlać je z innymi słowami kluczowymi. Wtedy mając więcej ofert z innymi słowami kluczowymi, no to te słowa będą lepiej dopasowane do innych zapytań. Nawet jeżeli te zapytania będą mniej popularne. Powiedzmy biały rower damski to jest takie dosyć popularne, czy nawet rower damski to jest takie popularne słowo, no i na ten rower damski dostaniesz kawałek tortu, ale później jeszcze sobie dodasz biały rower damski, damski rower miejski damski koła 28 cali. No i oprócz takich ogólnych zapytań, tam będziesz miał jeszcze szansę wygrać trochę z tych zapytań, które były właśnie w ten sposób dokładne. No i wiadomo, nie będzie tysiące czy kilkanaście tysięcy, tak jak przy zwykłym rowerze, ich będzie po kilkaset zapytań miesięcznie, natomiast wciąż, raz, że masz szansę dotrzeć organicznie, dwa, że masz szansę dotrzeć tam z tą reklamą po prostu. No i na koniec to możesz po prostu duplikować całe konto. Możesz zakładać kolejne konta, Allegro tego nie zabrania, możesz to zrobić na ten sam NIP. No i wtedy takie konto, no wiadomo, ono też trochę wykroi, tak jak mówiłem, jest jeden duży tort, on się nie powiększa, dochodzą tylko nowi sprzedawcy, więc jak założysz nowe konto, już je trochę, zrobisz mu historię, on zacznie sprzedawać, no to wtedy i tak trochę sobie zabierzesz. Trochę sobie zabierzesz, no ale zabierzesz powiedzmy sobie 100 i kolejną 100 od całej reszty. Więc dlatego w ten sposób możesz po prostu zwiększać.
No i to jest jakaś tam bezpieczna alternatywa, żeby mieć drugie konto w przypadku jakiegoś potknięcia z Allegro, gdybyś miał dostać jakieś zawieszenie konta. I to było na tyle, jeżeli chodzi o to wideo. Natomiast jeżeli mierzysz ze sprzedażą wysoko, pamiętaj, że żeby wejść do top 10, zostać najlepszym sprzedawcą, musisz wykorzystywać pełną gamę funkcji Allegro i naśladować, a w zasadzie modelować tych, którzy już tam są i którzy najlepiej sprzedają, no żeby wykorzystać ze sprawdzonych metod. Koło już zostało wynalezione, nie musisz tego robić drugi raz. No i ja zebrałem dla Ciebie 15 takich elementów na jedną listę. Możesz ją pobrać, zapisując się do newslettera z linka poniżej. No i na tej liście znajdziesz, tak jak mówiłem, 15 elementów, które charakteryzują te właśnie oferty, które bardzo dużo sprzedają. No i to było tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć!